Witam, zapraszam na porównanie przymiarów do łańcucha firm ProX, BikeHand, Bitool i ParkTool. Pierwszy ProX o oznaczeniu RCD33 jako jedyny jest pomalowany i moim zdaniem to wada. Kolejnym minusem jest tylko jeden stopień pomiaru, w dodatku nie wiadomo jaki. Następne narzędzie oznaczone jako YC503 też jest obrandowane przez ProX-a, ale jak widać jest to BikeHand, którego produkty mają swoje wady i czasami są wykonane ze słabej jakości materiałów, ale nadrabiają swoją ceną i możliwościami. Porównywałem już centrownicę BikeHanda w innym filmie, do którego link znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Do 503 w sumie przyczepić się nie mogę. Jest dobrze wykonana, ma dwa oznaczenia zużycia 0,75% oraz 1 i jest prosta w użyciu. Kolejny przymiar to Bitool CH001, który ma taką samą podziałkę co BikeHand. Mój przymiar ma już 7 lat i właśnie on jest powodem nagrania tego porównania, gdyż od jakiegoś czasu zaczął pokazywać, że wszystkie moje łańcuchy są rozciągnięte. Po kontakcie z producentem dowiedziałem się, że przymiary też się zużywają, o czym wcześniej nie wiedziałem, więc pamiętaj o tym i ty. Ostatnie narzędzie to ParkTool CC32, który jest najdłuższy i parokrotnie droższy od wcześniejszych przymiarów, no ale wiadomo, nie jest to tania firma. No i jako jedyny posiada wskazania 0,5 i 0,75. Wszystkie przymiary mają tą samą grubość 2 mm, ważą od 33 do 45 gram i oprócz Bitoola ich wskazania są takie same, a sprawdzałem łańcuchy 10, 11 i 12-rzędowe, nowe i używane z przebiegiem do 800 km. Podsumowując ten test, moim zdaniem wygląda to tak. Pierwszy przymiar kosztuje około 10 zł i zdecydowanie go nie polecam. Ma tylko jedną wartość i jest malowany. Numer 2 i 3, czyli BikeHand ProX, to też koszt około 10 zł i myślę, że to złoty środek. Posiada dwie wartości, jest precyzyjnie zrobiony i prosty w użyciu. Czwarty Bitool działał wiele lat, dostaniesz go za około 16 zł, a teraz dostępna jest nowsza, dłuższa wersja do łańcuchów 12-rzędowych CH011. Pamiętaj również, że kupując produkty Bitoola, wspierasz polską firmę. Ostatni ParkTool kosztuje około 60 zł i dla siebie wybrałem właśnie jego. Jako jedyny nadaje się do mierzenia łańcuchów 12-rzędowych, bo ma podziałkę 0,5%, a to przy tej wartości zaleca się zmianę łańcuchów w takich napędach. Dodatkowo jest najdłuższy, więc powinien być najbardziej precyzyjny i mam nadzieję, że jak to ParkTool, jest wykonany z dobrej jakości stali i będzie służył naprawdę długo. A czy BikeHand zniesie użytkowanie równie dobrze? Czas pokaże. Według mnie nie warto oszczędzać na przymiarze, gdyż tylko on gwarantuje zmianę łańcucha na czas, co znacząco wydłuży życie Twojego napędu. Osobiście nie kupowałbym też najtańszych modeli łańcuchów, tylko wybrał wyższe wersje, które mają lepszą kulturę pracy i zazwyczaj znoszą wyższe przebiegi, więc ostatecznie wychodzą taniej. Dzięki za obejrzenie, jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach, a jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!